Eurodeputowany Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny w Prawie i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, zdyscyplinuje pan premiera i podpowie mu pan, żeby trochę bardziej trzymał się faktów? Czy pan premier wykonał orzeczenie sądu, złożył oświadczenie? No właśnie treści. O to pytam. No bo jeśli opozycja mówi, że premier kłamie, sąd każe mu prostować jedną z jego wypowiedzi, no to chyba kłopot jest. Znaczy tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której no, sądzono do skutku, tak? Najpierw... Jak to w sądach bywa? Od tego są kolejne instancje, żeby podjąć ale decyzję. Ale tutaj także sprawa wracała do pierwszej instancji. Dwukrotnie sąd stwierdzał, że premier nie dokonał żadnych takich rzeczy, że iż trzeba by wydawać niekorzystne dla niego orzeczenie. Dwukrotnie stwierdzał w niższej instancji. Tak, a potem podważała ten wyrok instancja wyższa. Następnie pan przewodniczący Schetyna pogroził sędziom. I sędziowie się przestraszyli. I sędzia, który był kiedyś podwładnym pana ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego w rządzie Donalda Tuska, był zastępcą dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych, orzekł na korzyść Platformy Obywatelskiej. I po wyroku sądu w tej sprawie poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber mówi na przykład tak: można powiedzieć 2-1 dla Prawa i Sprawiedliwości, bo 2 razy sąd okręgowy oddalał to powództwo. Troszkę jak pan przed chwilą. Zastanawiam się, czy pan poseł zdałby u pana egzamin z prawa, mówiąc, że to było 2-1. Czy bym się zastanowił nad innym problemem, jak może być dopuszczalne tego typu zachowanie jak ze strony przewodniczącego Grzegorza Schetyny. Czy wyobraża pan sobie, że gdybym ja powiedział, że zapamiętam sobie nazwiska sędziów, którzy orzekają w sposób niekorzystny z mojego punktu widzenia czy mojego ugrupowania, to jaka kampania by się rozpoczęła medialna? Natomiast tutaj to bez jakiegokolwiek oddźwięku prawie, że przebiegło. Ucieka pan od premiera, ja to nawet rozumiem, no bo jest pan politykiem Prawa i Sprawiedliwości i te pytania nie są dla pana wygodne, ale jeśli premier zgodnie z decyzją sądu musiał powiedzieć: nieprawdziwe są podane przeze mnie informacje, to znaczy, że przyznaje, mówiłem nieprawdę. To znaczy, że skłamał? Pan redaktor z kolei ucieka od ważnego problemu, jakim jest to, iż przewodniczący Platformy Obywatelskiej publicznie zagroził sędziom. I kiedy będzie tu przewodniczący Platformy Obywatelskiej, chętnie go o to zapytam. Tymczasem goszczę przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości i pytam o premiera Mateusza Morawieckiego, premiera rządu Prawa i Sprawiedliwości. Czy premier skłamał? Zapadło orzeczenie, zgodnie z którym znaczna część wypowiedzi premiera została uznana za zgodna ze stanem faktycznym. Znaczna część, a ta pozostała, to co to było? A w stosunku do tej pozostałej sędzia, który w przeszłości był podwładnym ministra Ćwiąkalskiego i podwładnym premiera Tuska, wydało orzeczenie niekorzystne dla pana premiera. To zostawmy ten konkretny przypadek, idźmy dalej. Słyszałem, jak premier Morawiecki przekonywał dziennikarzy, że wszyscy możemy na bieżąco śledzić, oglądać przesłuchania odbywające się w Krajowej Radzie Sądownictwa. Problem polega na tym, że te przesłuchania odbywały się za zamkniętymi drzwiami. To co, premier wtedy mówił prawdę, czy nie mówił prawdy? Znaczy mamy do czynienia z takim stanem, w ramach którego otwarte i publiczne są posiedzenia samej Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast ten przepis nie odnosi się do pracy w zespołach Krajowej Rady Sądownictwa. Które przesłuchiwały kandydatów, a pan premier, słyszałem to na własne uszy, powiedział dziennikarzom, że można się przyjrzeć tym pracom w trybie online, czy w trybie, żeby jednocześnie śledzić, jak odbywają się przesłuchania, koniec cytatu. Premier mówił prawdę, czy nieprawdę? Znaczy pan redaktor w tej chwili odnosi się do wyrwanych z kontekstu sformułowań. Natomiast nie, to są bardzo konkretne sformułowania, nie wyrwane z kontekstu. W tej wypowiedzi nie było nic więcej. Było powiedziane, że to mogę śledzić online te przesłuchania, a nie mogę. Znaczy mamy, jeszcze raz to podsumujmy, mamy taki stan prawny, zgodnie z którym otwarte, publiczne są posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. I na tym etapie możliwe jest zapoznawanie się z wypowiedziami, zapoznawanie się z tym, co się tam dzieje. Ale nie z przesłuchaniami kandydatów. Jest to, i gdyby przesłuchania odbywały się, bo przecież też jest taka możliwość, gdyby przesłuchania odbywały się na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa in corpore, wówczas taka sytuacja
miałaby miejsce i byłoby to możliwe do śledzenia. Jak widać, pan premier odnosił się do sytuacji, która jest możliwa potencjalnie na gruncie ustawy. Potencjalnie. Politycy opozycji trzymają za słowo premiera, śledzą, co mówi w kampanii wyborczej, no i sprawdzają. A premier mówi na przykład o wdrażanym przez Prawo i Sprawiedliwość programie uniezależniania energetycznego od Rosji, a tymczasem, jak wskazują, okazuje się, że na potęgę sprowadzamy z Rosji węgiel i sprowadzamy go dużo więcej niż jeszcze w 2015 roku. To jak to jest? Znaczy, mamy do czynienia z sytuacją, w której sprowadzamy z Rosji gaz, sprowadzamy z Rosji ropę naftową. No, jesteśmy gospodarką uzależnioną w tej chwili. Próbujemy to dywersyfikować. Natomiast, i sprowadzamy dlatego więcej węgla z Rosji. Natomiast sprowadzamy tyle surowców i z takich kierunków, które powodują, że cały czas te potrzeby energetyczne Polski są zaspokajane. PSL wytyka wam, że przez pół obecnego roku sprowadziliście do Polski więcej węgla z Rosji niż przez cały 2015 rok. Czy PSL nie jest akurat ugrupowaniem, które ma jakikolwiek tytuł do wypowiadania się w tej kwestii? Zostawmy PSL, zajmiemy się faktami. To wicepremier do spraw gospodarczych z PSL-u podpisał bardzo niekorzystny kontrakt na dostawy gazu do Polski z Rosji. W tej chwili mamy do czynienia z pewnym globalnym rynkiem. Jeśli jest taka sytuacja. Nie znam tej sytuacji konkretnie, ale biorę to za dobrą monetę, że... Że w 2015 roku było niecałe 5 milionów ton węgla z Rosji, a dzisiaj że również sprowadzamy, tak jak cały świat, węgiel z tego kierunku. Natomiast jest ważne to, aby stawiać na rozwój własnego górnictwa. Ważne jest to, aby maksymalnie wydobywać ten węgiel w Polsce. Natomiast wtedy, kiedy jest to niemożliwe, zaspokojenie na bieżąco, jakby tych potrzeb nie jest możliwe, no to sprowadzamy z tych kierunków, gdzie jest to gdzie jest on najbardziej dostępny, gdzie jest on także najtańszy. I tu PSL ustami Władysława Kosiniaka-Kamysza pyta, jak to jest, że rząd sprowadza tony węgla ze wschodu, a polski rolnik nie może sprzedać tam kilograma swoich jabłek. No to jak to jest? No, mamy do czynienia z sytuacją, iż na skutek sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską wobec Rosji, po różnych agresywnych zachowaniach tego państwa wobec swoich sąsiadów, również Rosja wprowadziła ograniczenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Ale my jednak ten węgiel z Rosji sprowadzamy. To logiczne? Znaczy, to jest tak, że... sankcje nigdy nie obejmują całości relacji z danym państwem. One mają charakter wybiórczy i mają, i jeśli na przykład sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji mają dotknąć Rosję w tych punktach, w których to dla niej jest najmniej korzystne. To nie jest zerwanie wszystkich stosunków z danym państwem, czy to politycznych, czy to gospodarczych, czy komunikacyjnych. Sankcje mają charakter selektywny. Akurat sprowadzanie węgla nie jest objęte sankcjami. To zanim się rozstaniemy ze słuchaczami, to jeszcze krótka niespodzianka, taka pamiątka z kampanii wyborczej 2014. Wybierz, wybierz Karskiego, zagłosuj teraz na niego, bo to jest gość, to jest człowiek, jakich mało, koleżanko i kolego, głosujmy na Karskiego. No rzeczywiście, koledzy wtedy przygotowali mi taki prezent na moją urodziny. No i może pan ten prezent teraz by przekazał Patrykowi Jakiemu tu w Warszawie, no bo łatwo zmienić słowa tego spotu. Zamiast wybierz Karskiego byłoby wybierz, wybierz Jakiego. No i sukces murowany. Znaczy, życzę wszystkiego dobrego Patrykowi. Na pewno będzie bardzo dobrym gospodarzem Warszawy. Jest osobą zaangażowaną w to, co dzieje się w tym mieście. Zrobił dla niej o wiele więcej dobrego niż na przykład prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Bo to jest gość, to jest człowiek, jakich mało. Są dalsze słowa tego spotu, więc może warto rozważyć. Na razie ten temat zawieszamy. Życzę Patrykowi Jakiemu zwycięstwa i jest na najlepszej drodze ku temu. Karol Kalski, Prawo i Sprawiedliwość, wciąż naszym gościem na rmf24.pl i w interii.pl. Zapraszam. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski wciąż jest naszym gościem. Panie pośle, 12 lutego Trybunał Unijny zajmie się pytaniami polskich sędziów o przepisy dotyczące Sądu Najwyższego, czyli jeszcze chwilę na ten wyrok poczekamy. A tymczasem, czy unijne traktaty przewidują, że gdybyśmy tego wyroku nie wykonali, to będą nam grozić kary pieniężne?
Nie jest to sytuacja automatyczna. Mamy do czynienia z takim stanem prawnym, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest organem zewnętrznym w stosunku do państwa polskiego, tak jak w stosunku do każdego innego państwa członkowskiego. Unia Europejska ma pewne określone kompetencje, które mogą być egzekwowane poprzez instytucje unijne. Zaczyna pan mówić jak profesor Karol Karski, a ja jednak do konkretu będę dążył. Czy unijny traktat przewiduje taką możliwość, że jeśli państwo nie wykonuje wyroku Trybunału, Komisja Europejska może ponownie się zwrócić do tego Trybunału i poprosić o nałożenie sankcji finansowej. Czy orzecznictwo Trybunału przewiduje taką możliwość, natomiast od nie tylko złożenia... orzecznictwo Trybunału, to jest unijny traktat, artykuł 260. Ale jest on wypełniony orzecznictwem samego Trybunału, ponieważ w prawie unijnym tak naprawdę ważniejsze jest to, jak wygląda praktyka stosowania prawa Unii Europejskiej niż jego litera, nad czym zresztą bardzo ubolewam. Nie, ale tak próbujmy to wyjaśnić słuchaczom. To jest możliwe, że jeśli nie wykonujemy wyroku, spotyka nas kara finansowa i to są kary finansowe, jak pokazują różne przypadki, liczone w dziesiątkach milionów euro. Ale takich sytuacji do tej pory nie ma. Jeśli, jakżeż to jeśli nie ma, są, panie to, pośle. To są stosunkowo nieliczne. Odsyłam do wyroków dotyczących Hiszpanii, wyroków dotyczących Włoch chociażby. To są kary nałożone na te kraje dotyczące kilkudziesięciu milionów euro. Czy Polska jest... Polska jest jednym z liderów w wykonywaniu wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Około 50 wyroków w tej chwili nie jest wykonanych przez różne państwa członkowskie. Polska jest w tym najlepszym gronie tych prymusów wykonujących te orzeczenia. Ja myślę, że po pierwsze niekorzystne orzeczenie dla Polski nie zapadnie, bo jeśli patrzymy na dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału, to wiele wskazuje na to, że tutaj nie ma żadnej argumentacji za orzeczeniem na niekorzyść Polski. Przypomnijmy sobie chociażby wyrok w sprawie Sądu Najwyższego Węgier. Wówczas Trybunał nie odnosił się do ustroju państwa, nie odnosił się do wymiaru sprawiedliwości, bo to nie jest jego kompetencja, odnosił się do przepisów z zakresu prawa pracy i przepisów antydyskryminacyjnych. Stwierdził, że obniżenie o 10 lat wieku emerytalnego sędziów jest zbyt daleko idącą ingerencją. Czy podpisane przez Polskę europejskie traktaty, panie pośle, czy podpisane przez Polskę europejskie traktaty zakładają, że musimy wykonywać wyroki unijnych trybunałów? W płaszczyźnie prawa Unii Europejskiej, znaczy prawo Unii Europejskiej wyodrębnia, każdy system prawny stawia się na czele hierarchii. Czyli, to konkretne pytanie. Pan jako profesor, znawca prawa międzynarodowego, także unijnego, odpowiada. Czy podpisane przez Polskę traktaty zakładają, że musimy wykonywać wyroki unijnych trybunałów? Prawo Unii Europejskiej zakłada, iż wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również Sądu Unii Europejskiej, no, muszą być wykonywane przez państwa członkowskie. Natomiast nakłada się to także na pewne kwestie związane z tożsamością konstytucyjną poszczególnych państw. Żadne państwo Unii Europejskiej nie przewiduje takiego automatyzmu w tym zakresie. Przykładowo w 2012 roku Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej wydał wyrok, na mocy którego stwierdził, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii działał ultra vires, czyli poza zakresem swoich kompetencji i jego orzeczenie nie wywiera skutków prawnych w czeskim porządku prawnym. Natomiast nie sądzę, żeby do takich sytuacji w ogóle dochodziło, ponieważ pan redaktor pyta się o sytuację jakby hipotetyczną. Nie, natomiast... ona będzie. Znaczy wyrok zapadnie. Zakładam, że ten wyrok zostanie podjęty. Nie zostanie? Tak jak powiedziałem, jeśli będziemy się trzymać litery prawa unijnego, jeśli spojrzymy na dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału, na to, że chociażby ten wiek emerytalny sędziów, wiek przejścia w stan spoczynku określony na 65 lat, to dokładnie co wykonały Węgry w wykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc to już jest rozstrzygnięte na gruncie prawa unijnego, a Komuniter przewiduje, że 65 lat jako wiek przejścia sędziów w stan spoczynku to jest właśnie to, co
pozostaje w granicach prawa unijnego. Jeśli Trybunał będzie postępował zgodnie ze swoim wcześniejszym orzecznictwem, zgodnie z literą prawa unijnego, to zapadnie orzeczenie korzystne dla Polski. Doktor habilitowany Aleksander Cieśliński, podobnie jak pan specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, Uniwersytet Wrocławski, w portalu na temat mówi tak. Trybunał Sprawiedliwości jest w pełni właściwy do oceny polskiej reformy sądownictwa, a to, że Sąd Krajowy, tak jak Sąd Najwyższy, może zawiesić stosowanie przepisów, co do których istnieje wątpliwość zgodności z prawem Unii Europejskiej, jest od dawna uznawane w orzecznictwie unijnego Trybunału. To jest... znam pana profesora Cieślińskiego osobiście. No on nie jest politykiem, to jest chyba ta różnica między nami. Wie pan, to jest tak, w przypadku prawa Unii Europejskiej i różnych opracowań naukowych często zaciera się stan prawny, a stan tego, jakby ktoś widział, jak powinno się rozszerzać prawo unijne. Natomiast faktem jest, że jeśli nawet spojrzymy na pytania prejudycjalne zadane przez Polski Sąd Najwyższy, to mamy do czynienia tam z pewnymi sprzecznościami. Z jednej strony Sąd Najwyższy orzekł o zawieszeniu stosowania pewnych przepisów, a z drugiej strony zapytał się Trybunału Sprawiedliwości, czy może to zrobić. A zapytać się może tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie wie, czy dana możliwość istnieje. To ja jeszcze dodatkowo w uzasadnieniu wskazał, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w tym przedmiocie jest niejasne, nikłe i w związku z tym on nie wie, czy on mógł zawiesić te przepisy. To jest tak jak z powieściowym baronem Münchhausenem, który swego czasu stwierdził, że gdy wpadł do bagna razem ze swoim koniem, to mocno złapał się za swoją czuprynę i podniósł się do głowy, mocno ściskając konia między nogami i razem tak wyciągnął siebie i swojego rumaka z bagna. No, to jest taka metoda. Sąd Najwyższy z jednej strony stwierdził, że nie wie, czy jest możliwe zawieszenie, ponieważ orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości jest sprzeczne, nikłe i w zasadzie nie stanowi na ten temat, a z drugiej strony uczynił to i zapytał się, czy tak można. Zamykając ten wątek, panie pośle... No przyznaje pan redaktor, że jest tutaj sprzeczność. Zamykając ten wątek, chciałbym zapytać, słyszę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że są inne kraje, które nie wykonują wyroków unijnego Trybunału. Czy któryś z krajów Unii Europejskiej zignorował orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dotyczące praworządności, ustroju albo podstawowych zasad stosowania unijnego prawa? Takich orzeczeń właśnie nie ma. Czyli nie można powiedzieć, że jest przystająca sytuacja, którą możemy pokazać i powiedzieć, przecież inne kraje też zignorowały, my również moglibyśmy. Do tej pory Trybunał nie orzekał w takich sprawach, stwierdzając zgodnie z treścią Traktatu Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że to są wyłączne kompetencje państwa. Bo te wyroki, o których mowa, że są niewykonane, dotyczą tak zwanego prawa materialnego, czyli różnych dyrektyw niewykonanych, no nie wiem, Hiszpania, spór o świadczenie usług w portach państwowych na przykład, albo inny przykład hiszpański, kraj ukarany za opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków. No to są jednak trochę inne sprawy niż praworządność albo Sąd Najwyższy. No i tamte sprawy pozostają w granicach kompetencji instytucji unijnych, a te sprawy nie pozostają w granicach kompetencji instytucji unijnych. I tym się od siebie różnią. Do tej pory było jasne, że te sprawy nie znajdują się w kompetencji ani Komisji Europejskiej, ani Trybunału Sprawiedliwości. W tej chwili złożono wniosek do Trybunału. Od złożenia wniosku jest bardzo daleka droga do wydania orzeczenia. Jeszcze trudno przesądzać, w jakim kierunku ono pójdzie. To jest tak jak powiedziałem, jeśli Trybunał będzie się trzymał swojej dotychczasowej linii orzeczniczej, literalnego rozumienia treści traktatów unijnych, no to nie da się po prostu wciągnąć Komisji Europejskiej w tego typu działania. Pamiętajmy, że Komisja Europejska już zabrnęła w ślepą uliczkę, wszczęła procedurę z artykułu 7 wobec Polski. Następnie nie tylko nie udało się Komisji Europejskiej doprowadzić do nałożenia sankcji na Polskę, bo do tego była potrzebna jednomyślność, ale nawet nie udało się uzyskać tego stwierdzenia potencjalnego stanu zagrożenia praworządności z artykułu 7 ustęp 1, ponieważ nie ma nawet wymaganej większości do tego. No i teraz Komisja odsuwa od siebie swoją porażkę, zgłaszając wnioski. Może składać wiele wniosków do różnych instytucji, różnych organów,
wskazała także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co symptomatyczne, Komisja Europejska działa tutaj wbrew stanowisku własnych służb prawnych. Służby prawne Komisji Europejskiej powiedziały, że taka skarga jest niedopuszczalna, że to jest właśnie materia, która nie pozostaje w kompetencji Unii. Wracamy może z tego właśnie wynikają te informacje, że mimo, że przyjęto treść skargi, postanowiono skierować ją do Trybunału Sprawiedliwości, to jeszcze ona tam mimo upływu tygodnia nie wpłynęła. Wiem, to że też jeszcze jest długo ciekawe. Mogliśmy o tym podyskutować z panem, to też jest ciekawe, profesorze. Gdzie tu jest zasada legalności działalności w oparciu o prawa, jeśli Komisja Europejska przyjęła treść skargi, a jednocześnie słyszymy, że nie ma tej treści, że dopiero jest ona ustalana. Panie pośle, był tu wczoraj przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński i mówił tak. Warto się zastanowić, czy tej ciszy wyborczej nie zlikwidować. Wydaje mi się, że powinno się ją zlikwidować. To już jest przestarzała instytucja okresu, kiedy internet się dopiero rozwijał. Nie czas na likwidację ciszy wyborczej? No to jest problem od wielu lat już rozważany przy okazji kolejnych wyborów. Tak, i przewodniczący PKW mówi, od wielu lat chodzimy do polityków, najważniejszych w tym państwie, i odbijamy się od ściany. Nikt nam nie odpowiada, choć mówimy, że problem jest. Ale też PKW nie ma jakiegoś monopolu na stuprocentową wiedzę w każdej sytuacji. To jednak parlament musi podjąć tego typu decyzje. Tu są argumenty i za, i przeciw. I pana zdaniem cisza wyborcza dzisiaj w XXI wieku z internetem, który troszkę ją ośmiesza przy okazji każdych wyborów, ma sens? Tak jak powiedziałem, są argumenty za i przeciw. Mimo wszystko, nawet przy istnieniu internetu, tych narzędzi informatycznych, to następuje pewne wyciszenie, pewne uspokojenie. Nie są podejmowane już takie działania wprost kampanijne. To jednak daje możliwość wyborcom pewnej zadumy, aczkolwiek nigdy tego do samego poziomu zero stopni w skali Kelwina, do zera absolutnego się nie doprowadzi. Czyli PiS ciszy wyborczej nie zniesie? Ja tego nie mówię, ja się wypowiadam we własnym imieniu i nawiązując także do argumentów, które padały przy poprzednich kampaniach. Są argumenty za i przeciw. Jednocześnie jeśli widzimy i na przykład, jeśli możliwe by było prowadzenie kampanii, to możliwe jest podejmowanie pewnych działań nawet w dniu wyborów. Ingerowanie bezpośrednio w przebieg wyborczy. Myślę, że... Są kraje, które sobie z tym jakoś poradziły i żyją z tym. Znaczy, poradziły sobie, natomiast to, tak jak mówię, są argumenty za i przeciw. To okej. Okay. Teraz zgodnie ze starą konserwatywną zasadą, jak nie trzeba czegoś zmieniać, jeśli można jedno zło zastąpić innym złem, to lepsze zło znane niż nieznane. To a propos konserwatywnych zasad, na koniec, co słychać u posła Pięty? A nie widziałem go przez jakieś 2 tygodnie. Rozmawiał pan z nim o wiadomej sprawie? Tak, rozmawiałem z panem posłem Piętą. Jako rzecznik dyscyplinarny, tak, w sprawie sprawiedliwości. Tak, jako rzecznik dyscyplinarny. Tutaj, jak wiemy, chodzi o sprawy... jego pewnych kontaktów z pewną panią. Pan poseł twierdzi, że taka sytuacja nie miała miejsca. No i pan jest od tego, żeby sprawę wyjaśnić. Pan już ją wyjaśnił? Czy powiem w ten sposób, jakby ten sam główny wątek, prawda, dotyczący pana posła, jest trudny do wyjaśnienia, jakby ten podstawowy, tym bardziej, że jego żona stoi twardo przy nim. Czyli co, pan rozkłada ręce, składa broń i nie zajmuje się już tą sprawą? Tu są inne wątki, które mogą być zbadane. Znaczy istotne jest to, czy pan poseł tamtej osobie przekazywał informacje, prawda, które są objęte ochroną informacji niejawnych. No tak, i mówił mi pan 9 lipca, że to postępowanie dyscyplinarne będzie trwało stosunkowo krótko. No minęły jednak już kolejne miesiące. Wtedy tak sądziłem. Każde postępowanie powinno trwać jak najkrócej. Było to wyrazem mojego przeświadczenia, że powinno zakończyć się jak najszybciej. Natomiast w tej chwili czekamy także na decyzję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która weryfikuje certyfikat dostępu do informacji niejawnych pana posła. No to trwa kolejny miesiąc. To trochę przerażające, panie pośle. To jest organ zewnętrzny, który Ale nie niepokoi to pana, że tak długo to trwa, jeśli chodzi o ten organ zewnętrzny, ABW, instytucję odpowiedzialną za bezpieczeństwo?
Znaczy zaprosi pan tutaj może rzecznika, ministra koordynatora służb specjalnych i on się z przyjemnością podzieli z panem tymi informacjami. Natomiast z mojego punktu widzenia no, mogę oczekiwać po prostu na to, jakie będzie finalne stanowisko ABW, czy ten certyfikat zostanie utrzymany, czy też zostanie uchylony. Do tej pory decyzja nie zapadła i tutaj nie chodzi o jakieś nieoficjalne informacje, tu chodzi po prostu o oficjalną decyzję. No, jasne, ale natomiast, żeby romansu, o którym rozmawialiśmy przed momentem, pan już rozumiem nie będzie dociekał i nie będzie ustalał, jak jest naprawdę. No, znaczy, no, można powiedzieć, że no, byłoby to wchodzenie, prawda, z butami no, w życie rodzinne człowieka, który, przy którym twardo stoi żona, jak swego czasu Melania Trump przy swoim mężu. Więc to są informacje jakby nieweryfikowalne. Czyli za ten wątek obyczajowy nie może spotkać kara posła Pięty. Jeśli pojawią się jakieś dowody na to, że ta sytuacja miała miejsce, poza oświadczeniami jakby jednej osoby, no to wówczas będzie to weryfikowalne. Natomiast nie ma instrumentów, które by prowadziły do możliwości tego zweryfikowania w jakikolwiek sposób. No, mamy rodzinę pana posła Pięty, mamy rodzinę, która chce nadal jakby tutaj żyć razem. Jego żona stoi przy nim i go wspiera w tej sprawie. Więc no, Taka sytuacja, no po prostu, że to trudno cokolwiek tutaj w tej chwili ustalać. No, Słucham uważnie, panie pośle. No, jeśli pan nie nowe pytanie, to chętnie odpowiem. Natomiast tak jak powiedziałem, ten wątek jest absolutnie nieweryfikowalny. Ale postępowanie dyscyplinarne jest już zamknięte? Nie, ono cały czas się toczy. W związku z tą Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak, natomiast jeśli wpłyną jakiekolwiek informacje świadczące o jakby jakichś dodatkowych elementach, to które będą weryfikowalne, no to wówczas będzie sprawa mogła być zamknięta szybciej lub później. Natomiast, żeby było jasne, pan poseł Pięta w tej chwili jest zawieszony w Prawie i Sprawiedliwości. Łączy się to nie z zawieszeniem, ale wręcz z usunięciem z klubu parlamentarnego. Nie jest już parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości. I jego tam, gdzie zajmował stanowiska w organach Sejmu z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie zajmował miejsca przynależne Prawu i Sprawiedliwości, których nie mógłby sprawować jako poseł niezrzeszony, to tam został wycofany. Nie ale jest są już miejsca, gdzie pracuje. Ale na takiej zasadzie, że poseł niezrzeszony no, również ma pewne uprawnienia i to wynika z jego spełnienia mandatu posła w jasne. Ogóle. Karol przestał Kaski. Być członkiem Komisji Służb Specjalnych, przestał być członkiem Komisji Amber Gold, nie jest członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jest poza Prawem i Sprawiedliwością. Ale postępowanie dyscyplinarne w Prawie i Sprawiedliwości trwa. Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.